Siemanko, przed nami jesień. Można powiedzieć, że najfajniejszy i najlepszy okres na duże ryby. Przyjechałem na jezioro Krzywek. Właśnie zmierzam do Grzesia, bo będę tutaj z Grzesiem Mocowskim siedział na dwóch stanowiskach. Wybraliśmy lewą część zbiornika z tego względu, że ona jest najgłębsza i w tym okresie moim zdaniem potrafi dać naprawdę piękne ryby. No i co, przed nami kilka dni na tym magicznym, klimatycznym jeziorze. No i co? I najważniejsze odpocząć, ale też ważne, żeby złowić jakiegoś pięknego karpia, silnego karpia, które tu są. No i co? Trzymajcie kciuki, będziemy walczyć. Zobaczcie tutaj z dwójki, ze stanowiska numer 2, jak pięknie można wywieźć pod drugą stronę brzegu. Tu są pojedyncze grążele. Pod nami jest około 3,5 metra. Pokazuje nam potężne ryby. I teraz tak, zrobię taki pasek od tych grążeli tutaj w tą stronę i zestaw gdzieś mniej więcej na środku postawię. Może coś stąd wyjdzie. No ryby są, bo je widzimy. Trzymajcie kciuki. No to jest taka półeczka fajna. Wyciszę trochę bliżej, nie? Tam nie widzimy. No tutaj już możesz stawać śmiało. Już? Ok. On się wyjebał. Tradycyjnie w swoim miejscu. Ona zawsze tu się spławia. Teraz płyniemy na moje ulubione miejsce. Tak jak Grzesiu nagrywał, właśnie płyniemy na cypelek. Na cypelku tym są grążela. No i między te grążela, tak 2 metry mniej więcej od pasa trzcin, wstawimy zestaw. No i tutaj pójdzie hicior, bo pójdą dwa orzeszki podpięte pop-upem, bardzo mocno pociętym, żeby był taki malutki na tak naprawdę w low black leagu. I to jest hicior na trudne ryby i tutaj mi się sprawdzą, więc zobaczymy, może wyjdzie z tego jakiś piękny karp. Oczywiście nęcenie orzeszkami plus kule, duże kule 24 mm. Orzeszek szeroko, kule bardziej punktowe. I wejdziemy w domu. Działo, bo jest zrzucona tanie. Tu postukam. Tu wręcz twardo może być. No. Jest twarda. Twarda to delikatnie na multi. Dobra, tu jest ok, można się wstawiać już na szczęście. Thank you.
12. Sami zobaczcie, jak tu jest cicho, jaki jest klimat. Jezioro Grzybek znowu zeskakuje swoją pięknością, że tak powiem, i klimatem. Niepowtarzalny. Tak. Pierwsza nocka przede mną, druga nocka przed Grześkiem. Naprawdę zrobił nam się klimacik typowo jesienny. Mhm. Dokładnie. Dzisiaj w ciągu dnia można powiedzieć, że pogoda zmieniała się kilkokrotnie. Mieliśmy dwa razy deszcz, raz mieliśmy naprawdę taką mega mocną ulewę. Później mieliśmy przepiękną pogodę, 25-26 stopni. Później znowu było zimno, jak słońce zaszło. No ale tak, ciśnienie spada, to jest dobra odznaka. Co jeszcze? Te deszcze, które mieszają wodę, też są super sprawą. I może to spowoduje, że tych brań będzie więcej, bo przez ostatnie dni tych karpi, można powiedzieć, te żerowanie nie było aż tak widoczne. No, nie było na pewno regularne, tak? Wysokie ciśnienie, wieści, że tak powiem, nie tylko z tej wody, z innych też mieliśmy ryby słabo żerowane. No, to ze względu na wysokie ciśnienie po prostu, tak? Co tutaj tak samo jest taki objaw, że ryby się spławiają. Co tutaj jest, że tak powiem, ewenementem. Bardzo rzadko tutaj ryby się spławiają. To nie jest dobra oznaka. No ale miejmy nadzieję. No ryby na pewno mamy tutaj w naszym, że tak powiem, zakątku, gdzie łowimy. Bo są, spławiają się. No. Pokazują się. I to całe. Zobaczymy, no właśnie, co będzie dalej. Tak. Dokładnie. Wytypowaliśmy bardzo fajne miejsca. Ja dwa miejsca, gdzie mam zestaw, znam bardzo dokładnie, więc wiedziałem, gdzie postawić ten zestaw. On stoi sobie w grążelach. Zasypane to jest orzechem i dużymi kulkami 24 mm. Pozostały zestaw tutaj też dzięki pomocy Grzesia wytypowaliśmy jedno miejsce na głębszej wodzie, takie można powiedzieć zejście, i tam już na tym samym zejściu postawiliśmy zestaw też zasypany, troszeczkę grubiej. No i ty też masz, można powiedzieć, te zestawy w różnych miejscach. Tak, w różnych miejscach, i płyce, i głębiej. I zasypane przede wszystkim różnie. Ja troszeczkę inaczej niż ty zasypywałem. Lubię łowić sotę, tak, samymi kulkami. Miejsca posypane grubiej, mniej, że tak powiem, kulek więcej. I w zestawy położone na nęconym miejscu, na zewnątrz miejsca, tak, na dywanie z kulek. Różne taktyki. Różne taktyki, że tak powiem, tak. No zobaczymy, co się sprawdzi, bo właśnie o to chodzi, żeby sprawdzić, która taktyka, która metoda sprawdza się najlepiej. No ale zobaczymy. Noc przed nami naprawdę zapowiada się pięknie. My zaraz siadamy sobie, będziemy obserwować wodę, słuchać spławów i patrzeć na to, co się tutaj dzieje. Tu magiczny, klimatyczne jezioro. Nocka niestety przespana. Całą noc padał deszcz. Pogoda nam się kompletnie zmieniła przez noc. Intensywna ulewa, a później, można powiedzieć, już nad ranem delikatnie padało. Ale tak naprawdę to na krzywku to jest raczej dobra zmiana dla nas. Dobra zmiana. No i są pozytywy tej zmiany pogody. Ciśnienie teraz zaczęło lekko rosnąć. Ale delikatnie na szczęście. Tak, delikatnie. Nie ma dużego skoku. W przeciągu tam 3 dni ma wzrosnąć o 5 hektopaskali. To, że tak powiem, znikomy skok. Co? Najważniejsze z takich chyba rzeczy to ustały spławy, tak? Widzieliśmy kilka, nie kilkanaście czy kilkadziesiąt. To już jest na pewno pozytywnie. No i co jest bardzo dobrym objawem? Zaczęło wiać. No i ma wiać dzisiaj od godziny 11 do 17. No niestety brania nie było. Ale cała woda milczy, bo mamy wieści z innych stanowisk i jest cisza. I dzieje się dokładnie tyle samo, co u nas. Nie ma co zmienić, po prostu ja tutaj nic nie będę kombinował. Znaczy tam mam jakiś lekki, że tak powiem, pomysł zmiany jednego na przykład zestawu, na, żeby go postawić ewentualnie na runi riga, tak? Zobaczyć, czy cokolwiek bierze. No ale mamy też taki obraz z innej perspektywy, bo ja oprócz karpiowania lubię sobie łowić na spławiczek. Byliśmy od rana, że tak powiem, pospławikować i objaw jest taki, że przez kilka chwil nie złowiliśmy nic. Złowiliśmy dokładnie tam, nie wiem, ile siedzieliśmy, godzinę, półtorej. Jedną płotkę, dokładnie. Czyli nawet drobnica nie żeruje. Nawet drobnica nie żeruje i to już
To jest zastanawiające. Po prostu musi chyba pogoda dojść do jakiegoś pułapu takiego równego. Tak, i przyjdzie taka godzina, że będziemy mieli strzały. Tak. Tak jak i na poprzedniej zasiadce, gdzie siedzieliśmy na stanowisku numer 4. I dwie ryby pojechały w tym samym czasie. Dokładnie. I to czekaliśmy, że tak powiem... No, czekaliśmy trochę. Długo czekaliśmy. Parę dni. No, i nagle podwójne branie, tak? To jest właśnie ten moment. No i po prostu trzeba poczekać na ten moment. I wyczekać. Miejscówki są zasypane odpowiednio. Zestawy na pewno leżą w dobrych miejscach. Tylko czekać. Dokładnie. Także czekamy. Walczymy i zobaczymy, co będzie dalej. Na razie jesteśmy cierpliwi. Później będziemy się zastanawiać. Jeszcze jest czas. Jeszcze mamy czas. Krzesiu ma rybę. Wreszcie. Ale mówiłem, że właśnie o tej porze może być dobrze. On kazał na siebie długo czekać, naprawdę. Tak naprawdę od godziny 11 już czekałem, jak na szpilkach, na te branie. No to już dopiero po 12. I dwie doby, trzy chyba. No dwie doby. A łącznie w tym miejscu trzy, nie? Ale strzałówkę już widzę. Tak? Nie? Nie? To ja już tam płynę powoli w takim razie. Tak, bo on gdzieś chyba... On chyba stoi tam. O, będzie ciężko. Teraz strzałówka wyszła. Jeszcze żurawie. Dobra, zwolnij, bo idzie tutaj w lewo. Ale zasuwa. Widzę właśnie. Wygląda bardzo ciekawie. Hol. Duża, wydaje mi się, no, że nie, jest. Nie ucieka szybko. Nie stuka. Stuka, właśnie puka. Czuję, ale nie szarpie. No nie szarpie, jest bardzo ciężka ryba. Tak mi się wydaje, że jest bardzo ciężko. Bo widzisz, tak, widzę. Majestatycznie płynie. A czuję duży ciężar ryby. To jest bardzo duży ciężar ryby. No ale jesteśmy nad głęboką wodą. Tak w miarę bezpieczny hol jest. Będziemy uciekać, jakby tam nas gdzieś prowadzi. Ja i tak już wiesz, widzi, idzie na głęboką wodę w ogóle. Przygotuj, żeby później nie było dziwnej sytuacji. No, zmocz go po prostu. Całego zmocz. Za bliziutko już, ale... Nie da się tak łatwo. Nie, to waleczne te ryby. Chyba ciężarka nie zgubi. Tak mi się wydaje. Ale wygląda na ładną rybę. Ładną. Jest chyba duża ryba. Tak mi się wydaje. Golasek czy lampasik? Nie wiem. Wygląda na dużą rybę. Na pewno nie jest pełno łuski. Duża ryba. Ale duża ryba. Duża, piękna ryba. Jak niech kochać ten. Ciężka ryba jest. A widać, że jest ładna, ładna ryba naprawdę. Jest, jest. Teraz nie ma co się śpieszyć. Spokojnie. No, pływa sobie. To się męczy. Tym bardziej, że naprawdę są silne ryby. No widać, ja mam mocne wędki przecież, co nie? No widzę, jak się gnie. Się zdenerwowałem. Nie poddaję się. Piękny wir, co? To jest piękne, jak żółka wchodzi tu, a wir się pojawia tam kawałek dalej. Dobra, Mario, będziesz musiał teraz trochę popracować silnikiem chyba. Nie, spoko. Żeby odejść odtąd, stąd? Poczekaj.
Ryba, on wychodzi na głęboką wodę. No i dalej. No i dobrze. No tam niedobrze. Ryba 20-kilowa. Ale ciężka jest niesamowicie, ci powiem. Opowiem ci, jestem pod wrażeniem. O kurde. No. Wydaje mi się, że ma bardzo dużo ogon. Na pewno jest bardzo silna. Ogon też ma duży, bo potrafi zrobić piękny wir. Jest chyba, co? Wszedł? O kurde, jest! Wow. O kurde, ale... Ale mors, co? Po pięknym holu jest ryba. Zaraz zobaczymy, jak zapięta. Zapięta jest perfekcyjnie. Jak to się mówi, nie do spięcia. Bardzo ciężko było. Przypon. Przypon ten, który pokazywałem. Demonstrowałem, tak. Wędkę odłożę. Od razu. Odkażacz mam bezbarwny. Od razu mogę Ryba nie wygląda dziwnie na dnie. Dokładnie. Przeźroczysty jest. W aptece chyba kupiłem. Tak, tak. To jest Octanisept. Polecam. Czyli to, co dla dzieci. Dokładnie. Ma dziewczynkę. Można żony zapytać. Na pewno będzie znały. Ryby. No, na tą rybę tutaj polowałem generalnie. Bardzo chciałem ją złowić. No cóż. Ryby nie chciały współpracować generalnie, ale jak wzięła, no to ta, którą chciałem bardzo, tak? To może zawsze te, co chcesz. No, takie szczęście czasami jest. No mówię, że to ta ryba, którą ja też złowiłem, tak? Tak, dokładnie. Charakterystyczne, no tą stronę też ma charakterystyczne, ale tu ma charakterystyczne wielkie łuski dwie, tak? No, ważymy. Miejmy nadzieję, że będzie grubo. Wygląda na grubą rybę. Na pewno jest długa, bo ledwie wchodzi w slinkę. Wadę wytarowałeś. Wytarowałem, idealnie jest wytarowana. No to chwila prawdy. Trochę przytył od twojego ostatniego spotkania, jak widać. Niecały kilogram. Bo wtedy miał 18. A teraz ma 18. 18700. No i super. Czyli zaczyna przybierać. Bardzo ładnie. Podobnie jak ten karp na twoim plecach. Oto piękna ryba. Po cierpliwych 48 godzinach i zgodnie z powiedzeniem starych Indian, że jak nic nie bierze, to biorą duże. No i jest piękny karp, na którego polowałem. 18700. Piękna ryba, niesamowita walka. I love this game. Gratuluję. Stos. Dziękować. Jestem przeszczęśliwy, naprawdę.
Tego mi trzeba było. To jest taki motywator. Jest super. Grzesiu, jako że znasz tą wodę najlepiej na świecie prawdopodobnie, to może opowiedz o stanowisku numer 1 i numer 2, czyli na stanowiskach, których obecnie jesteśmy. Ono jest mega urozmaicone, więc warto o nim troszeczkę powiedzieć, nie? Tak, stanowisko 1 i 2 to jest na tej wodzie najgłębszym stanowiskiem. Dokładnie na stanowisku numer 2 jest najgłębsza część. Kiedyś to było 11 metrów, teraz jest około 9-9,5 metra. Oczywiście też mamy dostęp do dużej, płytkiej wody. Przy płytkich wodach jest oprócz trzcinowiska, tataraków, grążel żółty i lilia wodna. Na stanowisku numer 1 wychodzi bardzo duży, taki obszerny blat, który się ciągnie gdzieś na około 100 metrów. Gdzieś ma taką powierzchnię około 100 metrów na 150 w kształcie trójkąta jakby. I to jest z lewej strony ten blat, tak, prawda? Czyli bardziej z lewej strony. Od stanowiska to jest z lewej strony, to jest blat. No i to jest najpłytsza część tutaj, a reszta taka jest średnio, tu jest 6-6,5 metra głębokości. Wszędzie są oczywiście spadki. Nad tymi spadami, dużymi spadami, też pojawiają nam się regularnie tutaj ryby, tak? Co jeszcze jest ciekawe, tutaj w tym rejonie, to jest praktycznie jedyne miejsce, gdzie są łowione jeszcze amury, tak? Na przykład na stanowisku 4 czy 5, tam w historii całej łowienia tutaj były złowione ze dwa razy chyba amury. Na stanowisku 3 jeszcze się trafiały, ale na 1-2 regularnie są łowione. No co, tu jeszcze więcej. Bardzo fajnym stanowiskiem jest stanowisko numer 2, gdzie jest tutaj takie wąskie przejście do stanowiska numer 3. I to jest takie topowe też od razu miejsce, tak, bo są dwa rogi. Moje ulubione miejsce. No, z których się łowi duże ryby, tak. Zwłaszcza tutaj jest moje takie ulubione miejsce, to jest po lewej stronie stanowiska numer 2 do przejścia do trójki. No nie ma takiej, z tych największych ryb nie ma takiej ryby, żebym tam nie złowił, tak. To jest po prostu przejście, gdzie ta ryba musi zahaczyć i jak dokładnie dobrze zostanie postawiony zestaw, to ryba po prostu tam się wtrafia. Dokładnie. Nawet jak tam się nic nie dzieje, to zawsze warto trzymać tam zestaw. Do samego końca. Gdyż może być to zawsze piękna ryba stamtąd, tak? No mi stamtąd wyszło najwięcej ryb i to ładnych ryb. Więc też nawet jak nie bierze, to czekam do końca, bo też taki przykład był, że gdzieś tam po prostu zaczęły żerować. Nigdzie nie brały, oprócz właśnie z tych wyjść po prostu z głębokiej wody właśnie na tutaj w kierunku trójki, więc to takie zabezpieczenie też troszeczkę przed tym, że jak ryby będą wychodzić z głębokiej wody w kierunku trójki, to zahaczą, więc ta dwójka i trójka mają naprawdę fajne miejsce. Dokładnie, no teraz jeszcze mamy taką już klimat typowo się robi jesienny, tak, bo już jest połowa września. Co fajnego jest właśnie tutaj na tych stanowiskach, że możemy łowić na wodzie, tak. Gdzie na przykład trójka, czwórka, piątka, tam no, nie ma takiej możliwości praktycznie, bo wszędzie jest grążel, raczej płytka woda do 2,5 metra, no tam na trójce są dwa dołki po 5 metrów. No dziwo, one nie dają ryby, tak? Mhm. Sprawdzane to już było kilkukrotnie albo kilkudziesięciokrotnie. Tutaj na tych głębszych partiach wody brania są, tak? I można zastosować troszeczkę inne techniki łowienia i inaczej obsypywać miejsca, co też jest właśnie ekscytujące, tak, niż łowienie tylko w samych grążelach, tak. Brania troszeczkę inaczej tu wyglądają. Ryby nie robią raczej odjazdów tutaj na tych miejscach. Raczej swinger zazwyczaj opada. I to jest charakterystyczne. Co jeszcze można powiedzieć? No fajnie, bo można rybę ciągnąć do siebie, tak. Nie trzeba płynąć. No, tu najdłuższe wywózki mają po 300 metrów, 250-270. No już jest takie odległości, jak się ciągnie rybę, no to jest frajda, tak? Mhm. Jeszcze tu są naprawdę silne ryby, to dokładnie za każdym razem powtarzamy, że jest, no, powożą nas. No, albo do brzegu właśnie też jest niezła zabawa. Widzimy, jak ta żyłka po prostu...
torpeda ładnie, się rozpędza, no, właśnie, ładnie jak poczuje wodę. Opór od nas. No czasami też ryba potrafi tu pojechać w grąże, ale no i trzeba wyplątywać, tak? No ale to już jest inny typ walki, tak? No tutaj jest, można powiedzieć, ten grążel taki rzadszy i on jest tak 15-20 metrów od brzegu maksymalnie, nie? Później maksymalnie, tam dokładnie. Się nie pojawiały takie skupiska, które są wielkie, są na czwórce, piątce. Pagórki, dołki, szybkie spady, że tak powiem, te brzegowe. No i obstawiamy takie miejsca. Ja mam na przykład zestawy i wysoko, że tak powiem, i na spadzie ty podobnie tak ustawialiśmy twoje. No, wiadomo, i wyjścia, cyple. No, wyjścia, no to tam wiadomo, nie ma tematu, bo to łowisz płytko tam, ale na otwartej wodzie masz zestaw prawie na 4 metrach głębokości, tak, na takim szybkim spadzie brzegowym. Drugi masz na takim, na półeczce, gdzie jest właśnie taki spad, półeczka i znowu jest za tym kawałeczek spad. No to na tej półeczce też masz zestaw. Ja mam podobnie, tak, w takich podobnych miejscach. Dwa zestawy moje leżą na blacie centralnie. No i dwa przed blatem, tak, jeden na spadzie, drugi w dołku takim jakby. Miejsca generalnie te wszystkie dawały nam ryby wcześniej, tak. Tylko ale to jest stanowisko całoroczne. To nie, tak, ma tak, jest, że jak najbardziej. Wiosną tu się siada i jesienią, bo jest głęboko, tylko tutaj generalnie też jak siadałeś, to miałeś dużo ryb, po prostu naprawdę dużo ryb, nawet w środku lata, nie? Tak, więc tutaj ryba przebywa. To jest całoroczne stanowisko, z wskazaniem chyba najbardziej na wiosnę, tak. Za to kocham jezioro Krzywek. Ostatnia noc, ostatnia nadzieja. Jest 17400, piekielnie silna ryba. Wzięła z samego końca jeziora. No walka we mgle, nic nie widzieliśmy, ale się udało. Kocham to, naprawdę kocham to. Wzięło na pop-upa z tonącą. Idealnie zbalansowany zestawik. Niedaleko grążeli, na takiej półce. Jest, mamy to. No i co, tak jak widać, z tyłu nie ma już mojego namiotu. Ja uciekam. 3 doby za mną. I teraz hit, znowu nie zjeżdżam bez ryby. Ostatnia noc. Często właśnie na jeziorze Krzywku daje mi bardzo dużą rybę. Tak też było w tym przypadku, 17400. Więc kolejna zasiadka z rybą. Na razie nie było zasiadki na jeziorze Krzywek, na której blankowałem. I bardzo dobrze. Tak, tutaj właśnie trzeba się nauczyć tej cierpliwości i walczyć i do końca, samego końca. Często ten zestaw musi poleżeć najlepiej 2 doby i wtedy zawsze jest walnięcie. Na tym zestawie, z którego mi wzięło, czyli z rogu po drugiej stronie brzegu, no tam mamy bardzo dużo spławów. Tam jest taki lej, głęboka woda, tak jakby wchodzi w taki trójkąt i tam zaczyna się wypłycać do rogu. To widać, że one się tam gdzieś tam, te karpie, grupują i stamtąd wychodzą brania, bo i u ciebie była ryba z lewej strony, a u mnie właśnie z prawej strony było branie od tego. Ogólnie w ogóle ryby od wczoraj tak jakby ruszyły, bo w ciągu 3 dni nie mieliśmy prawie brań i nagle od wczoraj w jeden dzień 4 brania mamy, tak? 3 ryby na macie. Jedna niestety przykra niespodzianka, spinka, no ale 2 ładne ryby trafiliśmy. No jakby z jednego miejsca, tak? Bo ja łowię po lewej stronie na blacie, a ty łowisz na prawej stronie, na takim półce. I stamtąd trochę rozchodzą się jakby ryby. No i z tego są brania, tak? Inne zestawy, że tak milczą. No dzisiaj co, ja postawiłem tam na runi riga sprawdzić, czy w innych miejscach są ryby. No trafiłem tam malutką rybkę. Ale ewidentnie one tam wpłynęły, bo cały poranek, że tak powiem, były tam spławy. Nie wyglądały to na duże ryby. No i nie była to duża ryba, no ale w tym jednym miejscu dało 2 ładne ryby, tak? Twoja 17400, u mnie 18700. No jest super, tak, póki co. Ja zostaję dalej. Do niedzieli, czyli do niedzieli. Mamy środę, no to jeszcze ładnych parę dni, więc... No, może jeszcze coś ładnego się trafi. No tak mi się wydaje, bo już i ciśnienie się ustabilizowało, będzie delikatnie spadać, ale bardzo delikatnie. Oprócz dokładnie tego, patrząc na wodę, jest mega spokój.
Widać, że pojawiają się jakieś tam delikatne spławy, ale nie ale ma to w miejscach nęcenia. Ale nie ma takich spławów na środku wody, że się po prostu te karpie wywalają, wyskakują całe, jak mieliśmy to na początku. Dokładnie. Więc no, zapowiada się naprawdę dobrze i może tu każdy dzień będzie lepszy. No ogólnie zaczęło się coś tam dziać, tak, bo na innych stanowiskach też chłopacy już zaczęli łowić. No, czekać tylko, tak? No u ciebie już, że tak powiem... O, i się spalił. W tym dokładnie samym miejscu. No, u ciebie już tak przygoda się kończy. U mnie, że tak powiem, już jestem no w połowie, tak. Jeszcze zostało kilka dni. No, na początku nie było to takie to optymistyczne, bo ryby po prostu nie współpracują, tak. No, od wczoraj coś się zaczęło dziać i no zobaczymy, tak. I działamy. To ty działaj dalej, ja uciekam. Może jeszcze w tym roku uda mi się przyjechać, zobaczymy, ale już na pewno na, jak coś to na 2-3 dni. Trochę krótko, ale... Weekendowo typowo. Weekendowo, no ale zobaczymy. Tak czy siak to spędziłem, można powiedzieć, cały rok. No, często byłeś, fajnie. Także no, ja jestem zakochany, przyszły rok pewnie będzie podobny. Dalej będę tutaj przyjeżdżał, męczył te piękne rybki i ryby. No i co? To dzięki za zasiadkę. Również to bardzo dziękuję. Miło spędzony czas i nauki wiązania przyponów. Perfekcyjnie. No, działamy. Łówcie, jesień przed nami, przed wami. Muszą się pojawiać konie. Pamiętajcie, szczegóły łowią.